Paryska konferencja pokojowa i ustalenia traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową sprawiły, że w Europie zapanował porządek stworzony na zamówienie Francuzów i Anglików. Zachowali się oni w podobny sposób co starsze rodzeństwo, któremu rodzice powierzyli opiekę nad domem i podzielenie obowiązków między wszystkich w domu. Praktycznie wszystkie ustalenia Wersalu faworyzowały zwycięzców i ich sojuszników i nie jest to jakieś szczególnie zaskoczenie, bo jak doskonale wiemy, historię zawsze piszą zwycięzcy. No i starsze rodzeństwo. Prowadzi nas to jednak do tego, że przegrane potęgi, jak Niemcy, Włochy, czy w mniejszym stopniu także Rosjanie, w drugą dekadę XX wieku wchodzą równie pewnym krokiem, co uczeń otwierający arkusz maturalny. Państwa te były w naprawdę trudnej sytuacji, bo przegrały w latach 1914-1918 wojnę ze swoimi przeciwnikami, ale także w wielu przypadkach w sumie wojnę sami ze sobą, co najlepiej widać na przykładzie rewolucji na terenie Rosji. Przegranie najważniejszego konfliktu zbrojnego w dotychczasowej historii świata niespecjalnie wpływa na wiarygodność rządzących i aparatu państwa, w sumie niezależnie czy mówimy tu o państwie prowadzonym przez totalitarny zamordyzm, który zakazuje ludziom, no nie wiem, przeklinać, czy o wyzwolonej demokracji. Albo jakiejś anarchii w stylu cyberpunka. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion. To wszystko sprawia, że przegrani władcy przegranych krajów zareagowali na postanowienia traktatu wersalskiego z podobnym entuzjazmem, co kuna mieszkająca w twoim domku letniskowym na wizytę deratyzatora albo lasy deszczowe na rozwój popularności mleka sojowego. Przykładem postanowienia, które w dość bezpośredni sposób zdenerwowało społeczeństwo dawnych zaborców oraz władze tych państw, było przywrócenie Polsce statusu państwa i wydzielenie z terenów dawnych zaborów, no właśnie Polski, w sensie przywrócenie Polsce także ziem polskich. Polska góro! Polska góro! I o ile Rosjanie na początku w sumie nawet niespecjalnie zareagowali, bo dalej byli zajęci przegrywaniem wojny sami ze sobą, chociaż już później, nie kryjąc swojego zadowolenia, wypowiedzą nam oczywiście wojnę, a nowo powstałą Rzeczpospolitą uczynią wrogami narodu numer jeden, ale o tym opowiem innym w materiale i serdecznie już teraz Cię na niego zapraszam. Ale Niemcy zareagowali błyskawicznie. No, nie powinno być dla Ciebie szczególnym zaskoczeniem, że stosunki na linii Niemcy-Polska, zaraz po tym jak nasz kraj wydzielono bezpośrednio spod niemieckiego panowania po ponad 100 latach, nie należały do jakichś szczególnie serdecznych. Traktat wersalski oddawał Polsce sporo terenów Wielkopolski, większą część Prus Królewskich, i można powiedzieć, że darował też Polsce obietnicę na odzyskanie Gdańska, ale żeby nie wkurzać od razu gdańszczan Niemców, no i po prostu Niemców, to ustanowiono je jak na razie czymś takim jak wolne miasto Gdańsk. War ein Segen, nicht nur für Deutschland. Na Śląsku sytuacja miała się jednak inaczej, ponieważ teren ten został uznany przez obradujących w Wersalu za wielonarodowy, czyli złożony mniej więcej po połowie z Polaków i Niemców w tym przypadku. Takich terenów było w Europie w sumie całkiem sporo, ale nas interesuje ten konkretny przypadek. Polska góro! Decyzje na temat tego, jak i innych terenów, które właśnie sklasyfikowano jako wielonarodowe, podejmowała ostatecznie ludność żyjąca na danym terenie w formie referendum, na którym wybierano po prostu, do którego kraju ludność żyjąca na danym terenie chce przynależeć. I tutaj krótka dygresja i powtórka z wiedzy o społeczeństwie. Referendum, czyli sprawdzenie opinii ludności w tym temacie, czy w jakimkolwiek innym temacie. Takie wybory, tylko że naprawdę warto na nie przyjść. To jest w sumie z perspektywy Wersalu zabawna decyzja, jakby się nad tym zastanowić, bo u podstaw miała ona doprowadzić do tego, że ludność cywilna, która jest podzielona mniej więcej porówno, lepiej przyjmie decyzję o tym, do jakiego państwa się przyłącza, jeśli sama o tym zdecyduje. No bo przecież skoro ludność jakiegoś kraju sama zagłosowała, żeby być w jakimś państwie albo nie być, no to nie będzie się potem wściekać, że faktycznie jest w jakimś państwie, a w innym nie. Yes, science! Okay. Z tym, że skoro i tak mamy sytuację, w której no nie jest może idealnie 50-50 równo, ale prawie idealnie równo, to zamiast po prostu ogłosić jednej stronie, że nie, sorry, niestety, ale należycie do tego drugiego kraju, to najpierw każe się im wypowiedzieć, a potem in your face mówi się tej grupie, że nie, sorry, jest was mniej o tam powiedzmy 1% i dlatego teraz jesteście w innym kraju, w tym, którym mówiliście jasno, że nie chcecie być. Założenie, że taka forma rozwiązania tego sporu tożsamości narodowej i poczucia przynależności do jakiegokolwiek kraju czy narodu załatwi sprawę, było, no powiedzmy, nieusprawiedliwione, nieuzasadnione i
Po prostu idiotyczne. Ale żeby nie było, kanał Puchacz nie wie, jak można by to zrobić inaczej i pewnie są takie sprawy geopolityczne czy społeczne, których po prostu nie da się rozwiązać bez strat dla nikogo. Ponieważ Górny Śląsk był jednym z najcenniejszych obszarów gospodarczo dla Republiki Weimarskiej, to Niemcy od samego początku byli zdeterminowani, żeby tereny te zatrzymać dla siebie, a całą procedurę referendum demokratycznego potraktowali jak bardzo luźno określone reguły gry polegającej na gnębieniu Polaków, uciszaniu głosów propolskich, tępieniu zdolnych do głosowania społeczności polskich i ogólnie robieniu wszystkiego, żeby referendum to miało tyle wspólnego z demokracją, co SUV twojego taty z ekologią. Na terenie Śląska momentalnie rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję przeciw polskim działaczom niepodległościowym. Działacze tzw. Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska byli ścigani i prześladowani, żeby jak najtrudniej było tej organizacji prowadzić akcje informacyjne i propagandowe, które promowały sprawę polską. Te działania oraz represje wymierzone przeciw po prostu ludności cywilnej polskiej w celu zastraszenia i przygonienia Polaków doprowadziły w końcu do wybuchu powstania, które zapamiętamy w historii jako pierwsze powstanie śląskie. No bo jak inaczej niż powstaniem zbrojnym mogli zareagować mieszkańcy Mysłowic, kiedy oczekujący na wypłatę wynagrodzenia górnicy polscy z pobliskiej kopalni w trakcie protestu, na który zabrali swoje żony i dzieci, spotkali się z ogniem paramilitarnej bojówki niemieckiej, która nawet trudno stwierdzić, czy mogła mieć tą broń, czy nie, czy działała legalnie, czy byli to jacyś terroryści, no bo Niemcy oficjalnie w ogóle zamiatali temat pod dywan. Odpowiedź brzmi, nie wiem. Zabito wtedy 7 górników Polaków, 2 kobiety i 13-letniego chłopca, a samo wydarzenie doczeka się upamiętnienia jako masakra w Mysłowicach. Masakra ta urosła szybko do rangi symbolu patriotyzmu i stała się przyczynkiem do wielkiej mobilizacji naszych krajan na Śląsku. Powstanie zostało jednak bardzo szybko stłumione przez skutecznie działających Niemców w połowie 1919 roku. Głównie za sprawą tego, że Rosja bolszewicka zaangażowała wszystkie dostępne środki, którym dysponował oficjalnie polski rząd w rodzącym się państwie, no i po prostu nie dało się powstańcom pomóc. A jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z tą Rosją bolszewicką, to oczywiście chodzi o wojnę z bolszewikami, no i o tym na kanale już niedługo. Pierwsze powstanie, mimo że zakończyło się klęską, pokazało sposób walki, który będzie towarzyszył tym starciom już do końca. Po obu stronach z reguły stały średnio zorganizowane bojówki. Wynikało to po stronie polskiej z braku dostępu do wielu potrzebnych zasobów i infrastruktury, a ze strony weimarskiej, czy niemieckiej, pruskiej, czy jakby ją tam nazywać, z faktu, że chcieli oni pozorować całą sytuację jako starcie o charakterze lokalnym i maksymalnie odsuwać rolę państwa w konflikcie. Chodziło o to, żeby wyglądało to jak spory ludności z ludnością, a nie państwa niemieckiego z Polakami. Po co ta maskarada? No po to, żeby dla społeczności międzynarodowej powstania śląskie wyglądały maksymalnie jak się tylko da, jak protesty i zamieszki reprezentujące różne opcje ludności, jako element procesu demokratycznego. W miarę jak zbliżał się czas faktycznego plebiscytu, czyli tego referendum, a prześladowania Polaków tylko przybierały na sile i robiły się coraz bardziej zorganizowane, człowiek o super charakterystycznym imieniu i nazwisku, a więc Alfons Zgrzebniok, czyli nauczyciel, działacz samorządowy, działacz polityczny i komendant powstań śląskich, który poprowadził pierwszy zryw, po raz drugi zebrał kolegów i koleżanki i powiedział: jeśli Śląsk ma mieć szansę na powrót do Polski, to musimy wyjść i walczyć o przynajmniej równe szanse w tych kampaniach informacyjnych. Razem z nim wystąpił jako twarz powstania inny działacz na rzecz Polski i ważna osoba, to znaczy Wojciech Korfant. I tak zaczęło się drugie powstanie, które w szczytowej fazie dokonało czegoś, co teraz może zrobić już tylko zimowy smog, czyli objęło swoim zasięgiem cały obszar okręgu przemysłowego oraz część powiatu rybnickiego. Powstania śląskie mają jeszcze kilka wspólnych cech ze smogiem, bo na przykład w reakcji na drugie powstanie śląskie i kolejne masakry polskiej ludności, międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa na Górnym Śląsku, czyli organ stworzony w trakcie traktatu wersalskiego do nadzorowania procesu demokratycznego, uznała, że nic się nie dzieje i prosi po prostu o zaprzestanie jakiegoś tam zamieszania. If you're doing it, stop it. Get some help. Sam ten organ swoją drogą też jest dość ciekawy, a raczej właśnie w ogóle nie jest ciekawy, bo był całkowicie bezzębny, nie mający żadnych realnych narzędzi do kontrolowania procesów demokratycznych, mogąc jedynie wyznaczać nic nie robiących urzędników, sprawiających pozory, jakby coś się działo. Dodatkowo służył też jako arena do rozgrywki politycznej pomiędzy państwami ententy, które rywalizowały oczywiście o dostęp do gospodarki niemieckiej i próbowały ułożyć się jak najlepiej ze wszystkimi. Znaczenie międzysojuszniczej komisji rządzącej i plebiscytowej porównałbym do znaczenia samorządu uczniowskiego w rozmowie z dyrektorką. Drugi zryw w porównaniu do pierwszego
przynosił względnie pozytywne rezultaty. Udało się uzyskać dostęp Polaków do tymczasowej administracji, likwidację znienawidzonej przez Polaków niemieckiej policji, tak zwanego SIPO, i utworzenie tworu mega dziwnego, czyli milicji obywatelskiej wybieranej spośród tak samo Niemców, jak i Polaków. I jestem szczerze mega ciekaw, czy kiedyś tak było, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że idzie taki mieszany patrol, dwóch Polaków, dwóch Niemców, i widzą zamieszki, jakby się rozdzielają. I Polacy idą bić Niemców, a Niemcy Polaków. To jest model zarządzania, którego nie powstydziłby się nawet sam Jeff Bezos. W ten sposób w każdym razie przyjęte cele powstania zostały osiągnięte, a Polacy uzyskali znacznie lepsze warunki do kampanii przed plebiscytem. Po dwóch powstaniach można powiedzieć, że było 1-1. W sensie pierwsze dla Niemców, drugie dla Polaków. Chociaż jedyne, co się faktycznie liczyło, to referendum. No właśnie, referendum. Kiedy przyszedł sądny dzień i podliczono głosy ludności w trakcie referendum, to wyniki wskazały ogromną przewagę Niemców. Przewaga była może nie tak przytłaczająca jak pierwsze zajęcia z lalki, ale jednak wyraźna, bo w plebiscycie większość ludności, 59,6%, wskazało, że chce być Niemcami i chce, żeby Śląsk też był niemiecki. Komisja plebiscytu po właśnie tym referendum przedstawiła schemat podziału ziem, który wskazywał w sumie całkowite oddanie Śląska Niemcom. Nie trzeba było długo czekać i Polacy ogłosili strajk generalny, a tej samej nocy, stwierdzając, że chyba ten strajk to w sumie nie wystarczy, dorzucili jeszcze otwartą walkę z Niemcami, rozpoczynając tak zwane trzecie powstanie śląskie. Trochę z nadziei, że uda im się wziąć na litość Komisję Międzynarodową albo wkurzyć ich na tyle, żeby zwrócić na siebie trochę uwagi, a trochę z desperacji, bo nie za bardzo było coś innego, co można było zrobić na tym etapie. Powstańcy pod wodzą znanego ci już doskonale z drugiej edycji Powstań Śląskich Wojciecha Korfantego chwytają za broń. Spora część z nich robi to już w sumie po raz trzeci, no bo konsekwentnie bierze udział w każdym powstaniu. Trzecia odsłona tych walk, podobnie jak trzecia część Władcy Pierścieni, to ten rozdział historii Śląska, w którym trup ściele się naprawdę gęsto. Starcia w rejonie Góry Świętej Anny na przykład do dziś są zapamiętane w historii regionu jako bardzo brutalne i kosztujące zarówno właśnie powstańców, jak i ludność cywilną ogromne straty. Co ciekawe i dość rzadkie w naszej historii, okazało się, że było warto. Wow! Bo w 1922 roku podpisano w Genewie konwencję w sprawie Śląska, gdzie po przeanalizowaniu wyników i procesu samego plebiscytu czy referendum, obszar przyznany Polsce został powiększony do około 1/3 spornego terytorium. Ze straty prawie 90% to naprawdę dobry wynik. Nie żyłem w tamtych czasach i nie dokopałem się do źródeł mówiących o odczuciach ludności na taki wynik, ale analizując takie dostępne w internecie fakty, wydaje się, że wszyscy na czele z powstańcami byli serio zaskoczeni. W sensie, że to zadziałało. Polskie stronnictwa polityczne i organizacje zawodowe utworzyły Naczelną Radę Ludową, która miała nadzorować przebieg repolonizacji tych terenów i ustanowić administrację nowego kraju. Po krótkim czasie rozpoczęła się ewakuacja wojsk Komisji Sojuszniczej, kontrolujących ten region do tej pory, co spotkało się z różnymi aktami terroru ze strony Niemiec, no bo po prostu już nikt nad nimi nie czuwał. Dodatkowo, jak tylko wojska sojusznicze zniknęły z przyznanej prawnie Niemcom części ziem Górnego Śląska, władze lokalne i bojówki rozpoczęły szeroko zakrojony odwet i mszczenie się na tej części bardzo nieszczęśliwie rozlosowanej ludności polskiej, która opowiedziała się za przynależnością do Polski, a została w Niemczech na mapie, nawet po interwencji powstańczej. I chociaż ta grupa ludności, która rozpoczynała ten nowy okres w historii Rzeczypospolitej, no właśnie będąc po stronie niemieckiej, miała naprawdę mało komfortową sytuację, to ogólnie powstania śląskie należy potraktować jako sukces. Obecnie na Śląsku jest pełno pomników przypominających o traumie powstań śląskich, bo to też bardzo duża trauma. Ale był to taki prawdziwy OG, lokalny zryw, który odcisnął na tym terenie wielkie piętno, podobne chyba tylko do tego, jakie na psychice ucznia pozostawia odpowiedzenie przed klasą z wiedzy na temat lektury, której zna się tylko tytuł, albo oglądało się trailer filmu. To też na koniec dnia przykład sukcesu i organizacji oddolnego oporu, który w przeciwieństwie do całego albumu krwawych kart naszej historii, w których ciężko dopatrzyć się jakichś korzyści dla Polski, faktycznie doprowadził do realnych zysków i poprawy naszej sytuacji na lepsze. Oczywiście Ślązacy, niczym znany wszystkim wójt Pcimia, skorzystali też ze sprzyjających wiatrów wielkiej polityki, ale ciężko mieć im to za złe, bo po pierwsze wstydnie korzystać, a po drugie to na koniec dnia właśnie dzięki temu, jadąc autostradą A4 między Krakowem a Katowicami, nie trzeba zabierać ze sobą euro. Polska góra! Dzięki wielkie, że oglądasz moje materiały, mam nadzieję, że uszeregowałem twoją wiedzę albo powiedziałem ci jakiś chociaż jeden fakt, którego wcześniej nie znałeś albo nie znałaś, a teraz znasz. Życzę ci miłego dnia. Hej!